Pan Audley, który nigdy nie zajmował się polityką, traktował ją nieco poważniej. Czasem nawet wprawiał zebranych w zakłopotanie, przemawiając tak, jakby między liberałem a konserwatystą rzeczywiście istniała jakaś różnica. On sam, nawet w życiu prywatnym, zaliczał się do konserwatystów. Pókielsiwych włosów, jak u dawnych mężów stanu, opadał mu na kołnierzyk. Z tyłu pan Audley wyglądał na człowieka którego potrzebuje imperium. Z przodu wyglądał na łagodnego, lubiącego sobie dogadzać kawalera z mieszkaniem w eleganckiej dzielnicy Albany i tym był w istocie. Jak już było powiedziane, przy stole na tarasie były dwadzieścia cztery miejsca i tylko dwunastu członków klubu. Dzięki temu mogli oni zajmować taras w najwygodniejszy możliwy sposób. Siedząc po jednej stronie stołu i nie mając nikogo naprzeciw siebie, cieszyli się niezakłóconym widokiem na ogród, którego barwy były wciąż żywe, choć wieczór zapadał dość ponury jak na tę porę roku. Przewodniczący siedział w środku, a wiceprzewodniczący po prawej, na końcu zgromadzenia. Gdy goście wchodzili, by zająć miejsca za stołem, piętnastu kelnerów miało w zwyczaju, z nieznanego powodu, Stać rzędem pod ścianą, jak wojsko prezentujące broń przed królem, podczas gdy gruby właściciel kłaniał się członkom klubu z rozpromienionym i zdumionym obliczem, jakby nigdy przedtem o nich nie słyszał. Przed pierwszym szczęknięciem noża i widelca cała ta armia służących znikała i tylko jeden czy dwóch kelnerów potrzebnych do zbierania i rozdawania talerzy przemykało po tarasie w śmiertelnej ciszy. Pan Lewer, właściciel, rzecz jasna, znikał w uprzejmych lansadach dużo wcześniej. Byłoby przesadą, a nawet brakiem szacunku, twierdzić, że w trakcie obiadu w ogóle pojawiał się osobiście na tarasie. Ale kiedy wnoszono najważniejsze danie, danie z ryb, miało się wrażenie, jakby to ująć, żywego cienia, jakby projekcji jego osobowości, która dawała do zrozumienia, że właściciel jest blisko. Uświęcony tradycją danie wyglądało, dla oczu prostaczków, jak coś w rodzaju monstrualnego puddingu, kształtem i rozmiarami przypominającego tort weselny, w którym pokaźna liczba ciekawych ryb straciła ostatecznie kształty, jakimi Bóg je obdarzył. Dwunastu prawdziwych rybaków unosiło swoje słynne widelce i noże do ryb i zabierało się do dania z taką powagą, jakby każdy cal tego puddingu wart był tyle samo co srebrny widelec, na który go nabierano. I, o ile mi wiadomo, tak właśnie było. Zdaniem tym rozprawiano się w pełnej namaszczenia, dostojnej ciszy. Dopiero, gdy jego talerz był już niemal pusty, młody książę wygłosił rytualną uwagę. Czegoś takiego nie potrafią przygotować nigdzie indziej. Nigdzie, potwierdził pan Audley głębokim basem. Zwracając się do przedmówcy i kilkakrotnie potakując swoją czcigodną głową, z pewnością nigdzie indziej. Podobno w kafe Anglais. Tu rozproszyło go, a nawet chwilowo wytrąciło z równowagi usunięcie talerza, ale na szczęście nie stracił cennego wątku. Podobno w kafe Anglais podają to samo. Nic podobnego, powiedział, bezlitośnie potrząsając głową, jak sędzia skazujący kogoś na szubienicę. Nic podobnego. Przereklamowane miejsce zauważył niejaki pułkownik Pound, który, jeśli sądzić po jego wyglądzie, odezwał się pierwszy raz od kilku miesięcy. HM, nie wydaje mi się, odezwał się książe Hester, który był optymistą. Niektóre rzeczy są tam bombowe. Nic nie przebije ich. Kelner przeszedł szybkim krokiem wzdłuż stołu, a potem stanął jak wryty. Jego zatrzymanie się było tak samo bezgłośne jak jego chód, ale wszyscy ci swobodni, łagodni gentlemani byli tak przyzwyczajeni do gładkiego działania niewidzialnej maszynerii otaczającej i podtrzymującej ich życie, że nieoczekiwane zachowanie kelnera było dla nich nieprzyjemnym zgrzytem. Poczuli się tak, jak czulibyśmy się ty albo ja, gdyby świat nieożywiony przestał być nam posłuszny, gdyby na przykład uciekło nam krzesło. Kelner stał chwilę z wytrzeszczonymi oczami, podczas gdy na wszystkich twarzach przy stole coraz wyraźniej malowało się dziwne zawstydzenie, będące nieomylnym wytworem naszych czasów. Jest to połączenie współczesnego humanitaryzmu i okropnego współczesnego rozdźwięku między duszami bogatych i biednych. Prawdziwy dawny arystokrata prawdopodobnie zacząłby rzucać w kelnera, czym popadnie, począwszy od pustych butelek, a na pieniądzach skończywszy. Prawdziwy demokrata, przemawiając z prostotą towarzysza, spytałby, co mu się u Diabła stało. Ale ci nowocześni plutokraci nie mogli znieść bliskości kogoś ubogiego ani jako niewolnika, ani jako przyjaciela. To, że coś się stało ze służbą, stanowiło jedynie męczącą, wstydliwą komplikację. Gentlemani nie chcieli być brutalni. A równocześnie obawiali się, że będą musieli okazać wielkoduszność. Chcieli, by cała rzecz, czymkolwiek była, dobiegła końca. I wreszcie dobiegła końca. Kelner, który przez kilka sekund stał zesztywniały jak kataleptyk, odwrócił się na pięcie i pędem wybiegł z tarasu. Kiedy znów się pojawił na tarasie, a raczej w drzwiach, towarzyszył mu drugi kelner, z którym szeptał. Gostykulując z zapałem południowca. Potem pierwszy kelner znikł, zostawiwszy drugiego kelnera samego i zaraz pojawił się z trzecim. Kiedy do tego zwołanego na prędce synodu przyłączył się czwarty kelner, pan udlej poczuł, że w obronie taktu należy przerwać milczenie. Zamiast młotka przewodniczącego użył bardzo głośnego kaszlnięcia i powiedział Doskonałą robotę robi ten młody muczer w Birmie. Otóż żaden inny naród na świecie nie mógłby. Piąty kelner popędził ku niemu jak strzała i szepnął mu do ucha. Tak mi przykro. Ważna sprawa. Czy właściciel mógłby z panem pomówić? Przewodniczący klubu odwrócił się zmieszany i nieprzytomnym wzrokiem obrzucił pana Lewera, który zbliżał się ku nim z ociężałym pośpiechem. Chód właściciela był w istocie jego zwyczajnym chodem. Ale jego twarz wcale nie wyglądała zwyczajnie. Najczęściej miała pogodny, miedziano-brązowy odcień. Teraz natomiast była chorobliwie żółta. Pan mi wybaczy, panie Audley. Odezwał się właściciel z dyszanym, astmatycznym głosem. Mam wielkie obawy. Talerze o ryby. Wyniesione razem ze sztućcami. No, mam nadzieję że tak, powiedział przewodniczący nieco zapalczywie. Panowie widzieli, wysapał zaaferowany hotelarz, kelnera, który wynosił. Panowie go rozpoznali? Czy rozpoznaliśmy kelnera? Spytał oburzony pana Woodley. Oczywiście, że nie. Pan Lewer rozłożył ręce gestem rozpaczy. Ja jego nie posłałem, powiedział. Nie wiem, kiedy ani dlaczego on przyszedł. Posłałem swojego kelnera po talerze, a kiedy przyszedł, już ich nie było. Pana Audley miał chyba zbyt oszołomioną minę, by rzeczywiście być człowiekiem, którego potrzebuje imperium. Nikt z towarzystwa nie mógł wykrztusić słowa poza drewnianym pułkownikiem Poundem, którego to zajście pobudziło do nienaturalnej aktywności. Podniósł się sztywno z krzesła, podczas gdy pozostali siedzieli nadal, założył monoklip i przemówił ochrypłym półgłosem, jakby na wpół zapomniał już, jak się mówi. Czy chce pan powiedzieć, że ktoś ukradł nasze srebrne sztućce do ryb? Właściciel powtórnie rozłożył ręce gestem jeszcze większej bezradności i w okamgnieniu wszyscy siedzący przy stole zerwali się na równe nogi. Czy wszyscy pana kelnerzy są tutaj? Pytał dalej pułkownik swoim cichym, nieprzyjemnym głosem. Tak, są wszyscy. Sam to zauważyłem, zawołał młody książę, wścibiając młodzieńczą twarz w krąg wtajemniczonych. Zawsze ich liczę wchodząc, wyglądają tak dziwacznie, kiedy stoją pod ścianą. Ale przecież nie można mieć całkowitej pewności, zaczął pana Udlej niepewnie. Pamiętam dokładnie, mówię wam, zawołał podniecony książę. Nigdy nie było tu więcej niż piętnastu kelnerów i nie było ich więcej niż piętnastu dziś wieczór. Mógłbym przesiąc, ani więcej, ani mniej. Właściciel odwrócił się do niego, trzęsąc się ze zdziwienia jak w febrze. Pan mówi, pan mówi, wyjąkał, że pan widział wszystkich piętnastu kelnerów, jak zawsze, potwierdził książę. A co w tym dziwnego? Nic, odparł Lewer, a jego obcy akcent stał się jeszcze wyraźniejszy, tylko że pan ich nie mogłeś widzieć, bo jeden leży martwy na górze. Na chwilę na werandzie zapadła okropna cisza. Być może, tak nadprzyrodzoną moc ma wzmianka o śmierci, każdy z tych próżniaków wejrzał na mgnienie w swoją duszę i zobaczył ją jako małe, wyschnięte ziarnko grochu. Jeden z nich, zdaje się książę, powiedział nawet z głupkowatą życzliwością bogatego człowieka. Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić? Miał księdza, odparł żytnie bez wzruszenia. Potem, jak na dźwięk dzwonu wieszczący koniec świata, Zdali sobie sprawę ze swojego położenia. Przez kilka zwariowanych sekund naprawdę wydawało się im, że piętnasty kelner mógłby być duchem leżącego na piętrze martwego kelnera. Zamilkli pod presją tego obrazu, bowiem duchy, podobnie jak żebracy, wprawiały ich w zakłopotanie. Ale wspomnienie srebra przełamało urok tego, co nadprzyrodzone, przełamało go nagle i brutalnie. Pułkownik, wywracając po drodze swoje krzesło, ruszył do drzwi. Moi drodzy, jeśli było tu piętnastu ludzi, powiedział, to ten piętnasty był złodziejem, biegiem do drzwi frontowych i kuchennych. Zabezpieczymy wszystko, a potem będziemy rozmawiali. Dwadzieścia cztery klubowe perły są warte tego, aby je odzyskać. Pana udlej z początku nieco się wahał, czy gentlemanowi przystoi z jakiegokolwiek powodu tak bardzo się spieszyć, ale widząc, jak książę z młodzieńczą energią pędzi po schodach w dół, poszedł w jego ślady, tyle że nieco dojrzalszym krokiem. Tłum gości i służby, który na łeb na je pędził korytarzami, rozdzielił się na dwie grupy. Większość rybaków pospieszyła za właścicielem do frontowego holu, aby dowiedzieć się, czy ktoś nie wychodził z budynku. Pułkownik Pound wraz z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i jeszcze paroma osobami popędził korytarzem do pomieszczeń służbowych, uznając go za bardziej prawdopodobną drogę ucieczki. W biegu minęli ciemną wnękę czy też jaskinie szatni i dostrzegli niską, ubraną na czarno postać zapewne szatniarza, stojącego nieco w głębi w mroku pomieszczenia. Halo zawołał książe. Nie widział pan, żeby ktoś tędy przechodził? Niski człowieczek nie odpowiedział wprost na jego pytanie, ale oznajmił po prostu. Być może, panowie, mam to, czego szukacie. Zdumieni zatrzymali się z wahaniem, podczas gdy tamten cicho cofnął się w głąb szatni i wrócił z rękami pełnymi lśniącego srebra, które spokojnie niczym sprzedawca położył na ladzie srebro przybrało kształt tuzina oryginalnie rzeźbionych noży i widelców. Ty, ty, zaczął pułkownik, ostatecznie wytrącony z równowagi. Następnie zajrzał do mrocznej wnęki i spostrzegł dwie rzeczy po pierwsze, że niski człowieczek w czerni ma na sobie strój duchownego, a po drugie, że okno za nim zostało wybite, jakby ktoś przez niej wyskoczył. Trochę za cenne przedmioty, żeby je zostawiać w szatni, nieprawdaż, zauważył duchowny pogodnie, nie tracąc zimnej krwi. Czy, czy ksiądz ukradł te srebra, wyjąkał pana Udlej z wytrzeszczonymi oczami? Jeśli nawet, rzekł przyjaźnie sługa ołtarza, to przynajmniej oddaje je z powrotem. Ale ksiądz tego nie zrobił, zauważył pułkownik Pound, nadal wpatrując się w wybite okno. Jeśli mamy być całkiem szczery, to nie, odparł tamten nieco żartobliwie. Potem z powagą zasiadł na stołku. Ale wie ksiądz, kto to zrobił, odezwał się znów pułkownik. Nie znam jego prawdziwego nazwiska, wyjaśnił ksiądz ze spokojem, wiem jednak co nieco o jego wadze bokserskiej i całkiem sporo o jego duchowych problemach. Dokonałem oceny jego kondycji fizycznej. Gdy próbował mnie udusić, a kondycji duchowej, gdy okazał skruchę. A niech mnie okazał skruchę, wykrzyknął młody Hester i jakby zapiał ze śmiechu. Ksiądz Brown wstał i założył ręce na plecy. Dziwne, nieprawdaż, powiedział, że złodziej i włóczęga okazuje skruchę, podczas gdy tylu bogatych i zabezpieczonych okazuje wciąż lekkomyślność i zatwardziałość i nie przynosi owocu Bogu ani człowiekowi, ale proszę wybaczyć, wkraczają panowie nieco na moje podwórko. Jeśli wątpią panowie w skruchę, jako realny fakt, oto wasze noże i widelce. Jesteście, panowie, dwunastoma prawdziwymi rybakami, a oto wszystkie wasze srebrne ryby. Ale on uczynił mnie rybakiem ludzi. Złapał ksiądz tego człowieka, spytał pułkownik, marszcząc brwi. Ksiądz Brown spojrzał wprost w jego chmurną twarz i powiedział. Tak, złapałem go na niewidzialny haczyk i niewidzialną żyłkę, która jest tak długa, żeby pozwolić mu zawędrować na krańce świata, ale przyciągnie go z powrotem przy pierwszym szarpnięciu. Zapanowało długie milczenie. Wszyscy poza ponurym pułkownikiem odeszli niespiesznie, by zanieść odzyskane srebra swoim towarzyszom, albo porozumieć się z właścicielem co do dziwnego obrotu sprawy. Pułkownik jednak wciąż siedział bokiem na ladzie szatni, wymachując długimi, chudymi nogami i przygryzając ciemnego wąsa. W końcu odezwał się cicho do księdza Brauna. To musiał być sprytny facet, ale zdaje się, że znam sprytniejszego. To rzeczywiście był sprytny facet, potwierdził tamten, ale nie jestem pewien, o jakim drugim człowieku pan mówi. O księdzu oczywiście, wyjaśnił pułkownik i zaśmiał się krótko. Nie mam zamiaru wsadzać tego gościa do więzienia, może ksiądz być spokojny, ale dałbym wiele srebrnych widelców za to, żeby się dowiedzieć, jak ksiądz wpadł na jego tropi, jak udało się księdzu wydobyć od niego to wszystko. Zdaje się, że jest ksiądz najlepiej poinformowanym diabłem w dzisiejszym towarzystwie. Ponura szczerość wojskowego najwyraźniej przypadła księdzu Braunowi do gustu. HM zaczął z uśmiechem. Nie mogę oczywiście zdradzić panu tożsamości tego człowieka ani jego historii. Nie ma jednak szczególnego powodu, bym nie mógł przedstawić panu zewnętrznych faktów, które sam ustaliłem. Z niespodziewaną zręcznością przeskoczył przez ladę i usadowił się obok pułkownika, wymachując krótkimi nóżkami jak mały chłopiec siedzący na płocie. Zaczął opowiadać swoją historię tak swobodnie, jakby opowiadał ją staremu znajomemu w Boże Narodzenie przy kominku. Widzi pan, pułkowniku, powiedział. Siedziałem zamknięty w tym małym pokoiku, zajęty pisaniem. Kiedy usłyszałem na korytarzu odgłosy stóp wykonujących taniec równie dziwaczny jak taniec śmierci. Najpierw usłyszałem szybkie, zabawne, drobne kroczki, jakby ktoś założył się, że będzie szedł na palcach, potem zaskrzypiały powolne, niedbałe kroki, jakby jakiś duży mężczyzna przechadzał się z cygarem w zębach. Przysięgam jednak, że jedne i drugie były odgłosem tych samych stóp i że następowały na przemian najpierw trucht. Potem powolny spacer i znowu trucht. Zacząłem się zastanawiać, najpierw od niechcenia, a potem rozpaczliwie, dlaczego jakiś człowiek miałby odgrywać obie te role naraz. Jedno z tą panie znałem, było podobne do pańskiego, panie pułkowniku. Był to odgłos kroków gentlemana z pełnym żołądkiem, który na coś czeka i przechadza się raczej z powodu fizycznej sprawności niż psychicznego zniecierpliwienia. Wiedziałem, że znam też odgłos tych drugich kroków, ale nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie go słyszałem. Jakie dzikie zwierzę napotkane w moich podróżach pędziło na palcach w tak wyjątkowy sposób? Wtedy usłyszałem gdzieś daleko brzęk talerzy i odpowiedź stanęła mi przed oczami tak oczywista jak bazylika Eś W. Piotra. To były kroki Kelmera, kroki człowieka, który idzie pochylony do przodu, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Od której odpycha się wzgardliwie czubkiem buta, powiewając połami fraka i serwetką. Potem pomyślałem jeszcze jakieś półtorej minuty. I jestem przekonany, że zobaczyłem sposób popełnienia przestępstwa tak wyraźnie, jakbym to ja sam miał je popełnić. Pułkownik pouント obrzucił go bystrym spojrzeniem, ale łagodne szare oczy mówiącego wpatrywały się w sufit z niemal bezmyślnym rozrzewnieniem. Przestępstwo, mówił dalej powoli, jest podobne do każdego innego dzieła sztuki. Proszę się nie dziwić, przestępstwa wcale nie są jedynymi dziełami sztuki wychodzącymi z piekielnego warsztatu. Jednakże każde dzieło sztuki, boskie czy diabelskie, ma jedną nieodzowną cechę, te mianowicie, że jego istota jest prosta, choćby realizacja była nie wiem jak skomplikowana. Tak na przykład w Hamlecie groteskowość grabarza. Kwiaty obłąkanej dziewczyny, fantastyczna elegancja ozryka, bladość ducha i uśmiech czaszki. Wszystkie te szczegóły są jakby splątanym wieńcem osobliwości wokół prostej, tragicznej postaci mężczyzny w Czerni. No cóż, i tu także, dodał, wsuwając się z uśmiechem z lady, na której siedział, mamy prostą tragedię człowieka w Czerni. Tak, ciągnął, widząc zdziwiony wzrok pułkownika. Cała ta historia kręci się wokół czarnego stroju. I tu również, tak jak w Hamlecie, mamy owe rokokowe narośla, na przykład was, panowie. Mamy zmarłego kelnera, który był, chociaż go być nie mogło. Mamy niewidzialną rękę, która zgarnęła srebra z waszego stołu i rozpłynęła się w powietrzu. Ale każde sprytne przestępstwo opiera się ostatecznie na jakimś dość prostym fakcie, który sam w sobie nie jest wcale zagadkowy. Jego zagadkowość wynika stąd, że jest on niewidoczny, że ludzie nie zwracają na niego uwagi. To wielkie, subtelne i przy zwykłym rozwoju wypadków, jak najbardziej opłacalne przestępstwo opierało się na najprostszym fakcie, że strój wieczorowy gentlemana nie różni się niczym od stroju kelnera. Cała reszta to aktorstwo i to aktorstwo najwyższej próby. A jednak odezwał się pułkownik, również wstając z miejsca i ze zmarszczonym czołem spoglądając na swoje buty, nie jestem pewien, czy wszystko zrozumiałem. Panie pułkowniku, wyjaśnił ksiądz Braun, powiadam panu, że ten archanioł bezczelności, który zwinął wasze sztućce, przeszedł tym korytarzem tam i z powrotem ze dwadzieścia razy na oczach wszystkich. Nie chował się w ciemnych kątach, gdzie mogłaby go wyśledzić ludzka podejrzliwość. Był stale w ruchu, przemierzał oświetlone korytarze, a wszędzie, gdzie się zjawiał, wyglądał jak stworzony do tego miejsca. Proszę mnie nie pytać jak wyglądał. Widział go pan dzisiejszego wieczoru sześć albo siedem razy. Oczekiwał Pan razem z innymi ważnymi osobistościami w sali bankietowej na końcu tego korytarza, tuż obok tarasu. Ilekroć przestępca zjawiał się wśród Was, gentlemanów, poruszał się błyskawicznie jak wiatronogi kelner z pochyloną głową i powiewającą serwetką. Wypadał na taras, poprawiał coś przy obrusie i pędził z powrotem w stronę biur i pomieszczeń służbowych. Zanim znalazł się w zasięgu wzroku pracownika siedzącego w biurze albo innych kelnerów, stawał się w każdym calu, w każdym bezwiednym odruchu, kimś zupełnie innym. Przechadzał się wśród obsługi z bezczelnym roztargnieniem, jakie widywała ona u stałych klientów. Nie było dla nich niczym nowym, że galant z przyjęcia krąży po wszystkich częściach lokalu jak zwierzak po zoo, wiedzieli że nic tak nie wyróżnia ludzi z towarzystwa, jak zwyczaj wchodzenia wszędzie, gdzie im się podoba. Kiedy nasz bohater znudził się już przechadzką po korytarzu, robił w tył zwrot i szedł z powrotem obok przeszklonego biura, kawałek dalej, pod osłoną łukowatego sklepienia, zmieniał się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i znów spiesznie wpadał między dwunastu rybaków, jako uniżony sługa. Czemu gentlemani mieliby zwracać uwagę na przypadkowego kelnera? Czemu kelnerzy mieliby podejrzewać pierwszorzędnego gentlemana na przechadzce? Raz czy drugi zdobył się nawet na najbezczelniejsze sztuczki. W prywatnych pokojach właściciela bezceremonialnie poprosił o syfonę z wodą sodową, bo zachciało mu się pić. Dodał wielkodusznie, że zaniesie go sam i zrobił to, zaniósł go wam szybko i sprawnie jako kelner wypełniający swój oczywisty obowiązek. Rzecz jasna, nie dałoby się tak udawać w nieskończoność, ale wystarczyło dotrwać do końca rybnego dania. Najgorsze chwile przeżył wtedy, gdy kelnerzy ustawili się rzędem, ale i wtedy udało mu się oprzeć o ścianę tuż za rogiem. Także w tej ważnej chwili kelnerzy uznali go za gentlemana, a gentlemani za kelnera. Reszta poszła już gładko. Jeśli jakiś kelner przyłapał go z dala od stołu, widział w nim jedynie leniwego arystokratę. Wystarczyło zdążyć na dwie minuty przed uprzątnięciem stołu po rybie, zmienić się w sprawnego służącego i samemu sprzątnąć nakrycia. Postawił talerze na kredensie, wepchnął srebra do wewnętrznych kieszeni, przez co frak mu się nieco wybrzuszył, a potem pognał, jak zając, słyszałem, jak biegł, aż znalazł się obok szatni. Potem wystarczyło znów zmienić się w plutokratę, plutokratę, którego odwołano nagle w ważnej sprawie. Należało jeszcze wręczyć numerek szatniarzowi, by móc wyjść tak samo elegancko, jak się przyszło. Tylko, że. Tylko, że przypadkiem to ja byłem szatniarzem. Co ksiądz z nim zrobił? Zawołał pułkownik z niezwykłym przejęciem. Co on księdzu powiedział? Wybaczy pan, pułkowniku, odparł nieporuszony ksiądz Braun, ale tutaj moja opowieść się kończy. I zaczyna się naprawdę interesująca historia mruknął Punt. Zdaje się, że rozumiem jego zawodową sztuczkę, ale chyba nie pojmuję zawodowej sztuczki księdza. Na mnie już czas. Powiedział ksiądz Brown. Szli razem korytarzem w kierunku wyjścia, gdzie natknęli się na rumianą, piegowatą twarz księcia Hestera, który pędził ku nim w radosnych podskokach. Choć, pount, zawołał zdyszany, wszędzie cię szukałem. Przyjęcie rozkręciło się na nowo, a stary Audley ma zamiar wygłosić przemówienie z okazji odzyskania sztućców. I wiesz co? Mamy zamiar zapoczątkować jakiś nowy zwyczaj na pamiątkę tego wydarzenia. Właściwie to ty odzyskałeś nasz majątek, może masz jakieś propozycje? No cóż, odparł pułkownik, przyglądając się swemu rozmówcy ze zgryźliwą aprobatą, proponuję, abyśmy od tej chwili zamiast czarnych fraków nosili zielone. Nigdy nie wiadomo, do jakich pomyłek może dojść, kiedy człowiek tak bardzo przypomina kelnera. No, nie gadaj, zaoponował młody człowiek. Gentleman nigdy nie wygląda na kelnera. Ani kelner na gentlemana, prawda, dodał pułkownik po unt z tym samym ponurym uśmiechem na twarzy. Przyjacielu wielebnego księdza proboszcza musiał być bardzo sprytny, by udawać gentlemana. Ksiądz Brown zapiął swój zwyczajny płaszcz po samą szyję, bo noc była burzliwa i wziął ze stojaka swój zwyczajny parasol. Tak, powiedział, bycie gentlemanem to na pewno ciężka praca, ale wie pan co, pułkowniku, czasem wydaje mi się, że prawie tak samo męczące jest bycie kelnerem. I powiedziawszy, dobranoc pchnął ciężkie drzwi tego pałacu rozkoszy. Złote wrota zamknęły się za nim, a on ruszył raźnym krokiem przez mokre, ciemne ulice w poszukiwaniu najtańszego autobusu. Koniec. Czytał Jacek.